Jak wszedłem na tą salę, to naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. W zasadzie w ogóle się to nie kojarzy z uczelnią. Takie gry jak tutaj właśnie wytwarzają w studentach zdolność podejścia takiego praktycznego do rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów w teorii no, nie zawsze się sprawdza, tak więc ucząc się na przykładach, może prostych przykładach, uczymy się również specjalnego podejścia, uczymy się metod, a to jest chyba dzisiaj najważniejsza z kompetencji, która jest potrzebna w nowoczesnym biznesie. Bo faktycznie, realnie są tutaj stanowiska pracy, gdzie można podejść, coś zmienić, tak jak tutaj na przykład zmieniamy w tej grze dzisiaj zmianę stanowisk, optymalizujemy proces, więc jakby jak najbardziej to będzie przydatne w mojej pracy na co dzień. Może się wydawać, że jest tutaj grupa dorosłych ludzi, która ustawia klocki, ale tak naprawdę mimo, że zadanie wydaje się banalnie proste, tak naprawdę możemy wyciągnąć wnioski, jak optymalizować procesy i jak wdrażać kulturę i strategię Lean w naszych firmach później po powrocie z zajęć. Pokazuję te najważniejsze punkty, czyli porządek, przepływ, zasoby. W ogóle, żeby mieć jakiś plan na rozwiązanie danego problemu, żeby mieć plan przepływu strumienia wartości, żeby pokazać, gdzie występuje marnotrawstwo i jak sobie z nim poradzić, jak go zlikwidować. Mieszanka pomiędzy praktyką a teorią właśnie na Wyższej Szkole Bankowej w Akademii Lean Expert jest chyba jednorazowa w skali całej Polski. Serdecznie zapraszam, cieszę się na współpracę.